mikrofon. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na pikniecie zorganizowanej przez Gazimia Łódzka Solidarność Łódzką Oświatę i bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego sekcji Romana Laskowskiego. Witam bardzo serdecznie. Kochani, akcja Szkół i Pracy w dalszym ciągu się rozwija. Jesteśmy niezadowoleni z polityki miasta. Jesteśmy niezadowoleni z polityki takiej, gdzie tylko zamyka się szkoły, a nie otwiera się nowych szkół. Dzieci jest tyle, ile jest. Od października 2016 roku Solidarność Ziemi Łódzkiej mówiła: porozmawiajmy o sytuacji, jak wygląda demografia, jak wygląda sytuacja w łódzkich szkołach. Nikt na to się nie zgodził. Nikt takich rozmów nie podjął. Prezydent Trela, odpowiedzialny za oświatę, rządzi sam, jednoosobowo, zganiając winę na radnych, zganiając winę na komitet sterujący. Dlaczego nie rozmawia z nami, ze związkami zawodowymi, z rodzicami, z nauczycielami, z dyrektorami szkół? Wcale nie było takich rozmów. Konsultacje, na które się powołuje, trzeba nazwać pseudokonsultacjami. Przygotowane warianty nie były w żaden sposób przedyskutowane, a na pewno nie były przedyskutowane ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Jesteśmy temu przeciwni. Taka sytuacja prowadzi do tego, że w szkołach będzie coraz ciaśniej, że w szkołach będzie niedługo dwuzmianowość. Niektórzy mówią, a co to jest dwuzmianowość? Kochani, wystarczy, że my jako nauczyciele, jako pracownicy obsługi, administracji widzimy, w jakich warunkach uczą się nasze dzieci. Widzą to również rodzice, którzy nie są zadowoleni z takiego postępowania, jaki teraz nam funduje pan prezydent Trela. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie otwiera się żadnej szkoły podstawowej, a wszystkie dzieci ścieśnia się do szkół, które w tej chwili istnieją. To jest skandal, żeby 36 wolno stojących gimnazjów zostało pustymi budynkami. My wierzymy i widzimy tę sytuację, że dzieci nie jest dużo, ale wstyd, żeby miasto takie jak Łódź na 36 wolno stojących budynków nie mogło uruchomić 6 szkół podstawowych. Jak to jest możliwe? W innych miastach potrafili porozmawiać, w innych miastach potrafili się dogadać, potrafili otworzyć, jeżeli nie szkołę podstawową dużą, to mało. Dlaczego u nas nie może być takie dogadanie, żeby dziecko nie miało w tej chwili, małe dziecko, szkoła podstawowa, 2 km do szkoły? W takim mieście jak Łódź oczywiście ktoś powie, dobrze, wsiądzie w autobus i podjedzie. Ale to też jest droga do szkoły. To też jest niebezpieczeństwo w tej drodze. Nie wyrażamy zgody i nie zgadzamy się na takie postępowanie. Będziemy tak długo protestować, aż utworzy się jednozmianowe szkoły, aż będzie szkół podstawowych tyle, ile potrzeba. Brawo! Tak. Jakby za mało było zwolnień, jeżeli policzymy 36 szkół zostaje pustymi budynkami. To sama obsługa, administracja, licząc średnio około 15-20 osób. Zobaczcie, ile osób zostaje wyrzuconych na bruk. Bez żadnego pomysłu, co z nimi dalej. Bez żadnej propozycji, co dla nich. A to są fachowcy. I teraz wprowadza się do pozostałych szkół przeliczniki. Przeliczniki, które powodują kolejne zwolnienia. Zwolnienia w szkołach podstawowych.
podstawowych, w liceach, w szkołach ponadgimnazjalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych, w których szkoły przynoszą dochody, które, gdzie szkoły są czynne od 8 do 22, bo są dodatkowe zajęcia. I tam pozostawi się szkołę bez obsługi, bez osoby, która będzie mogła otworzyć albo zamknąć szkołę. Szkoły mają baseny. Czyli co będzie? Nie będzie. Zamkniemy szkoły o godzinie 16 i nawet miasto będzie traciło w tym momencie swój dochód. Czy na to wyrażamy zgodę? Nie! Od władz miasta Łodzi. Mamy nadzieję, że pani prezydent podejmie odpowiednią decyzję, że pani prezydent zauważy, że wiceprezydent Trela to nie jest odpowiednia osoba na tym stanowisku. Wiceprezydent, który przed budynkiem krzyczy, jest przeciwny reformie, wchodzi do budynku i tą reformę realizuje, to widzimy, jaki jest efekt. To jest niedopuszczalne. Niech to będzie ktokolwiek inny, ale niestety pan prezydent Trela nieodpowiedzialnie prowadzi oświatę. Nie zgadzamy się na to. Korzystając z okazji, że jest z nami przewodniczący zarządu regionu Waldemar Kręc, bardzo proszę o zabranie głosu. Koleżanki, koledzy, protest jest wynikiem tego, że nikt nie chciał usiąść do rozmów. Po raz pierwszy zdarza się od wielu, wielu lat w Łodzi, gdzie zwolnienia pracowników, które się w tej chwili szykują w wielu szkołach, wynikająca z przeliczeń, zostały podjęte bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Do tej pory takiej sytuacji nie było. Jeszcze wiele lat temu likwidacja szkół, gdzie się odbywała, była konsultowana ze związkami zawodowymi. I druga rzecz, która naprawdę ma prawo was zburzyć, to jest to, że minister rządu polskiego, a zarazem w imieniu rządu polskiego i parlamentu wprowadzana jest reforma. Głównym zdaniem tej reformy jest słowa, są następujące. Reforma nie pozwoli na zwolnienie nikogo w szkole. Przez kilka lat przynajmniej. Pytam się, jak te słowa się odnoszą do tego, co jest w dniu dzisiejszym. Gdzie w Łodzi zostaną zlikwidowane wszystkie gimnazja. Gdzie polityka i politycy nie zagwarantowali pracownikom spokoju do września. I to jest największa tragedia i drama, bo nie ma w Polsce drugiego takiego miasta. Politykę się uprawia po to, że ma służyć ludziom. A to, co się stało z gimnazjami w Łodzi, są przeciwko ludziom, przeciwko wam. I to jest największy drama. Tu idąc, dostałem informację, że chce się zaproponować rozmowy w tej chwili. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, o rozmowy przewodniczący Solidarności Oświaty Romek Laskowski zabiegał od dłuższego czasu. I nie ma najmniejszej potrzeby, żeby stąd iść mokry i siadać do rozmów. Nasze postulaty za chwilę zostaną Solidarności Oświatowej złożone na ręce pani prezydent, ale też oczekujemy to, co przewodniczący Roman Laskowski powiedział. Najpierw informacja, że nie dotknie nikogo zwolnienie w szkołach w mieście Łodzi. Wtedy usiądziemy i będziemy zastanawiali, w jaki sposób dalej bezpiecznie zagwarantować miejsca pracy, które niestety ani Radzie Miejskiej, ani miastu Łodzi się to nie udało. Dlatego też za chwilę, składając petycję na ręce pani prezydent, odpowiadamy, że Solidarność nie unika rozmów. Tylko stół negocjacyjny jest w stanie wypracować coś, co będą pracownicy spokojni. Na pewno ulica jest tym momentem, kiedy ludzie wychodzą na ulicę, bo nie widzą innej możliwości. Ale wtedy należy też zapytać, czy nie było szansy rozmawiać jak normalni ludzie? Trzeba było was zmusić do wyjścia na ulicę? Myślę, że można było rozmawiać. Stało się tak i dlatego dzisiaj będziemy żądali od władz miasta gwarancji zatrudnienia. Ziemi Łódzkiej żąda od prezydenta miasta Łodzi z
zmiany sieci szkolnictwa w Łodzi z uwzględnieniem uwag przez nas zgłoszonych, wycofania się miasta, władz miasta Łodzi przesłanych do placówek oświatowych przeliczników zatrudnieniowych dla pracowników administracji i obsługi, zmiany polityki oświatowej, w szczególności zwrócenia uwagi na prowadzenie rzetelnego dialogu, uwzględnienia postulatu dotyczącego zmian wynagrodzeń dla nauczycieli oraz organizacji CUWO w Łodzi, przestrzegania obowiązujących porozumień zawartych pomiędzy prezydentem miasta Łodzi a NSZZ Solidarność. Tak jak już przewodniczący powiedział, ulica to ostateczność, ale dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję, że pokazaliśmy, pomimo takich warunków, jakie mamy, że mamy też coś do powiedzenia. Będziemy żądać od władz miasta Łodzi, żeby te postulaty zostały uwzględnione. Już w tej chwili podziękuję, bo widzę, że niektórzy już odchodzą. Dziękuję wszystkim pracownikom szkół, obsługi, administracji, nauczycielom, dyrektorom. Dziękuję rodzicom, którzy tutaj są obecni ze szkół. To, kochani, wasze pociechy i o was dbamy, bo tak naprawdę my też mamy dzieci w szkołach. My też chcemy, żeby dla tych dzieci były dobre warunki w tych szkołach. Z wami na pewno uda nam się osiągnąć cel. Dziękuję radnym, którzy przyszli nas wspomóc. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. Idę złożyć pikietę, petycję, a Piotruś pociągnie pikietę. Dziękuję.